Po wczorajszym pierwszym procesie w trybie wyborczym kampanię zdominował dziś temat bezrobocia. Jest polityczna awantura i próba udowodnienia, kto jest ojcem polskiego bezrobocia. Prawo i Sprawiedliwość wskazuje na Donalda Tuska, PO na Jarosława Kaczyńskiego. To walka nie tylko na nazwiska, ale także i na procenty. Mira Skórka. Tusk równa się bezrobocie. Tak sztab PiS nazwał serię konferencji prasowych organizowanych w miastach, gdzie 10 lat temu było bardzo wysokie bezrobocie. W samym powiecie słupskim w lutym 2011 roku bezrobocie sięgało ponad 24%. Premier Donald Tusk to premier biedy i wysokiego bezrobocia. Kaczyński równa się bezrobocie. PiS równa się bezrobocie, PiS równa się inflacja. Bezrobocie stało się tematem politycznego sporu po wczorajszym przegranym przez PiS sądowym procesie wyborczym. Zakazać rozpowszechniania nieprawdziwej informacji. Chodziło o ten spot. Pamiętam. Straciłem pracę, bo bezrobocie było 15%. Sąd uznał, że bezrobocie za rządów Platformy było niższe niż podano w filmie. Jestem bardzo wdzięczny Platformie Obywatelskiej, że oni złożyli ten pozew do sądu i przypomnieli całej Polsce, jaki był największy problem, zmora Platformy Obywatelskiej. Bezrobocie. Dziś PiS złożyło w sądzie apelacyjnym odwołanie od wyroku. Zaczęli kampanię od kłamstwa, a następnie przegrali przed sądem. Kłamać będą do samego końca, a potem staną przed sądem. Donek się cieszy, że jego maksymalny poziom bezrobocia nie wynosił 15%, tylko prawie 15%, 14,4%. Politycy PiS i Platformy oskarżają się wzajemnie o wysokie bezrobocie. W 2006 roku, kiedy Jarosław Kaczyński był premierem, to w sierpniu rejestrowane bezrobocie wynosiło 15,5%. Za Tuska było takie bezrobocie, że nawet sam Tusk wyjechał do pracy za granicę. Bezpieczeństwo i dobrobyt. W najnowszym spocie wyborczym PiSu wykorzystano fragmenty archiwalnych materiałów telewizyjnych na temat wysokiego bezrobocia w czasie rządów PO-PSL. Ciężko znaleźć pracę. Bezrobocie spada od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wzrosło po kryzysie finansowym w 2008 roku. Teraz wynosi 5%. Drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Za Maltą. Najniższe bezrobocie jest w Wielkopolsce, blisko 3%. Najwyższe na Podkarpaciu, ponad 8%. Większa jest zasługa nie żadnego rządu, również nie moja, że się udało zejść do tego jednocyfrowego, tylko największa jest polskich przedsiębiorców. Temat bezrobocia to przecinek w kampanii. Lewica przekonuje, że większym problemem jest inflacja niż bezrobocie. PiS się tego cholernie boi, ale prawda jest taka, że jeżeli porównamy inflację do bezrobocia, to dzisiaj inflacja doskwiera Polakom, a bezrobocie nie. Według ekspertów niskie bezrobocie utrzyma się niezależnie od działań polityków. Można byłoby nie robić nic i sytuacja na rynku pracy z powodu chociażby demografii będzie nam się poprawiała. Na rynek pracy wychodzi coraz mniej młodych osób, a firmom brakuje aż kilkuset tysięcy pracowników. Mira.